popsuł? Słabas. Co żeś popsuł znowu? Ja nie psuję, ja naprawiam. Ja naprawiam? Słabas już go pojechał schować. Ale powiem wam, no petarda, nie? Kurde, a ja miałem okazję kupić takiego za 1000 sztukę z rozrusznikiem i nie kupiłem. Może jeszcze stoi, ale nie, oni go już chyba nie sprzedadzą. Dobra, idę do Sławasa. Oj, Sławas, majster. Ale żeś tutaj wprowadził atmosferę świetną. Ledwo co człowiek siedzi na nim, po prostu nogami zapłon wyłączałem, stacyjkę. Coś pięknego po prostu. Dobra, idę zobaczyć, co on tam jeszcze rzeźbi. Aż mi się już odechciało betą jeździć, nie? Ty, aż mi się betą odechciało jeździć. No, a jak on w ogóle, jak on godnie i poczciwie wygląda. Patrzcie. Tylko trzeba go odpowiednio, wiecie, sfilmować, nie? O, Jan. A w ogóle jakiej marki to jest? No jakiej, no KTM, nie? Ale poważnie? Nie, poważnie nie. KTM. Jak widzisz, amerykańskiej teraz. Wszystko Amerykana. Amerykański? A coś z samego Chicago. Tu miałeś walone, tu go przerysowałeś. Albo tak mocno trzymałeś bug. Nie, tutaj umfal. Haben, ich habe Unfall hier. Ojo, ojo. Muss fare zum Mechanik. Passen Tempo, nie mam. Passen Tempo. Nie, no jest Kozak. Jest Kozak, Sławas, ja ci bardzo dziękuję za to, co dzisiaj hicio, tutaj nie? Go zreanimowaliśmy. Jest, tu musimy gaźnik wyregulować. Gaźnik trzeba poczyścić. Ja myślę, że jeszcze powietrza mu dołożymy. Mhm. Do gaźniora. No. Filtr. Czysty. Nie, no trzeba wziąć, wiesz, może pająki tam jeszcze są. No może. Pytanie, co jest w tym, w zbiorniczku na dole, oleju tego, sadu oleju. No. Widziałeś, co było w zbiorniku, nie? No, widziałem. Jeździ! Jeździ, kurwa, jeździ po 6 latach. Takie sprzęty, kurde, patrz. Jakie to dopracowane wszystko jest. Tarczowe, co nie hamują na razie, nie? Jak ale... nie? No mi nie hamowało. No bo człowieku, a wyregulowałeś coś? A czy się reguluje przed jazdą? No, nie wiedziałem. No zobacz, tu musimy naciąg zwiększyć. A tutaj nawet jest ostrzeżenie, że to gorące jest. I tutaj są nawet takie te ograniczniki. Ale ty, on nie nagrzał się prawie wcale. Na taką jazdę, co my jeździliśmy, to jest wyścigowy normalny. Tak, to jest wyścigów. Tak zapindalaliśmy tam, wiesz, no to. No, ale zobacz, ty 70-80 kg to niesie, nie? No ja mam więcej. No tak, no ty zawsze musisz mieć więcej. Kuźwa. Patrz, hamulce już kurde, reguliren. Chłopie, tutaj będzie tam. I teraz będą hamować. Ty przez kierownicę przelecimy. A my jeszcze dzisiaj nim będziemy jeździć, czy go będziemy robić? Nie, na razie myślę, co zrobić, żeby go już go dopieścić. Go. Popsuł, Sławas. Co żeś popsuł znowu? Ja nie psuję, ja naprawiam. Ja naprawiam? O, tutaj, o i piesek z nami naprawia. Sławas ma pieska. Świece wykręcasz? Ja. Kurde, a tak fajnie jeździł. Co tam, Anonek? Co tam u ciebie? Nie mam, nie dostaję paliwa, czyli... Nie dostaję paliwa. Czyli jednak jest... Pływak się... Zawiesił. Się zawiesił. Czy co musimy zrobić? Jaki kunolis? Kunolis. Leje się paliwo. No i popsuł. No, Sławas popsuł mi niściwa. Kurde, a tak chcieliśmy sobie na drugi dzień pojeździć. Kunolis, haha, Kunolis. A to jak ma na imię pies? Bejla. Bejla. Chodź do nas. Ładna jest. Obszczekała mnie, no Sławas ją zabiera. Proszę nie wyzywać pieska. Jeździłem ja, jeździł Sławas i nagle się popsuło. Nie popsuło się?
ja miałem teraz jechać i Sławas, ale nie możemy go odpalić. Ale Sławas wykręcił świecę, powiem wam jaka historia jest teraz. Pływak się chyba zawiesił. I no i kurde, jest niedobrze. Bartłomiej, miło cię widzieć. Po latach. To się ten? Na dole. No. Także zdrówka, Anonek. Tak, obstukać delikatnie gazik, w niektórych przypadkach wystarczy potrząsnąć moto. Nie, leje się. Jak mini Aprila wygląda. To jest Sława z naklejone, tylko powiedz prawdę, czy to jest KTM? Nie, ja miałem wszystko KTM, a nie? No, i to jest KTM? Nie. Nie. To nie jest KTM. Pojechałem po KTM, ale KTM się nie okazał się nie KTM. Aha, pojechał po KTM, a się okazał nie KTM i naklejki przykleił. Nie, no tak. Jak otworzyłem karton, zobaczyłem, że to nie KTM. W kartonie go kupiłem. Kiedy odpalasz? No kiedy odpalamy? No, no już. Już, tylko się leje z gaźnika, no. Naklejki ma po angielsku tu wszędzie, ale nie wiem, chyba Chińczycy musieli po angielsku, że... Żeby to na Europę poszło. No. Kartony przyrzucały. Odkręcamy gaźnik? Odkręcamy gaźnik. To będzie długi live. Ja pierdolę, dojście jest masakryczne. No, dobre dojście na filtr powietrza, no. To jest fakt. Ale to tylko wizualnie. Ale dalej tak nie. Ale żeby odkręcić gaźnik, to musimy tutaj cztery... Nie, no musimy odrobić wszystko, musimy to zebrać. Wszystkie osłony. No to co, ja dzisiaj się nie piszę na to, nie. Która jest godzina. W pół do ósmej, ja miałem być o 19 w domu. No nie, zostawmy go, może się... Nie, no nie jest w pół do ósmej. Która jest? 7:15. No to no, no właśnie. Miałeś popukać z góry. No już waliłem. Waliłeś już. Nie no kurde, miało być dobrze, a wyszło niedobrze. No. Bo za długo jeździłeś. Widzisz, że tutaj te śruby są takie same jak w Hondzie Fireblade ja mam. No widzę wszędzie. Nie? Naprawdę. To są te same te śruby. Zadnówka. Jeszcze metka schodzi ty. Ale jaja. Jeny. A co tu pisze Madein, co? Co pisze? Madein? Shogun. Madein Shogun. O kuźwa. A to jest Masahuku. Masahuku, a nie Shogun. Masahuku. Dobra, dzisiaj nie będziemy tym męczyć już. Najważniejszy motor złożyłem. No, no słuchajcie, jeździliśmy. Mam nagrany filmik. Zmontuję go dzisiaj, jutro na niedzielę wstawię. No trochę zabawy, ludzie się tutaj śmiali z nas. Znaczy no ze mnie, nie? Nie z nas, ze mnie. Ale jest naprawdę kozak. Tej, ale jakbyśmy tu doszli. Czekaj, Sławas wymyślił tutaj. Tu byśmy tutaj, doszli. Tu byśmy doszli. A teraz czy dojdziemy. Ale tam? Nie no, śruby musisz odkręcić tu. Te. No. Te. No. No nie, za dużo. Nie chcę mi się. Nie. Już jest za późno, słuchajcie, zaraz będzie noc, a my tu nie mamy oświetlenia. Filtr do zmiany masz, Sławas. Stożkowy. Stożkowy, a ale, stożkowy. Ale do zmiany. O, ja nie. Ale jak są. U, żeberka na grillu Czesław ma, a ja? Co masz coś na grillu dzisiaj, Sławas? Co chcesz? To ja jadę też grilla zaraz odpalać. Sławas, to odpal chociaż tego, KTM-a. Tylko za sobą muszę. Ale są z tym dynksem to odpalasz? Z rosołem. No, chcesz rosół? Rosół do kraju. Odpal tego złoma i chociaż coś będzie odpalone. Złom. To jest twój zatycznik do dupy? Ten.
Sławas? No i co, działamy coś? Działamy. To znaczy? Mamy gaźnik. Słuchajcie, Sławas znalazł gaźnik zapasowy do niego. I no co, wymiana gaźnika. Poprzedniego, bo miałem jeszcze jednego, tylko przesunąłem. Aha, to będzie pasowało? Nie patrzę, co musimy zrobić tam, w tym samym. Aha, czyli co, sytuacja uratowana, jutro jeździmy. No. A ten też ma, zobaczcie, że olej jeszcze w sobie tej. No widzisz, wszystko do czyszczenia. Zalej go paliwem. I to się kuźwa zawiesiło. No. Zawiesiło się, bo olej był. No bo tu też. Wiesz, i to się poprzyklejało. No, dobra. Weź tego namocz w paliwie i tyle. Może go do słoika spaliwem. Do słoika spaliwem. I tak samo jak tego rozbierzemy, też trzeba będzie go zalać paliwem i niech sobie stoi trochę. Potem poczyścić. I widzisz, wszystko. Tak wygląda może tak samo tam. Tak. Taki syf mam. Tak, i to się zblokowało. I nie odbija. Nie odbije. Wszystko tam obsmarowane olejem. Nie. O, cię panie! To jest maszyna. Piękna. Czysta motogodzi i jeszcze je odpala. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.